Jeszcze raz wszystkich witam bardzo serdecznie, ja jestem Abi i z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego przygotowałem dla was dzisiaj 10 tekstów na to, jak zgasić nauczyciela. Jeszcze na samym początku chciałem powiedzieć, że do używania tych tekstów nie zalecam mówić do każdego nauczyciela. Wiadomo, niektórzy nauczyciele są tacy, że się z tego zaśmieją, lecz niektórzy wystawią wam kilka jedynek, aby zwrócić do rodziców, więc z tym wiem akurat uważał. Jeszcze zanim zacznę materiał, chciałem was prosić o ustawienie łapki w górę, suba, jeśli jesteś nowy, oraz walnąć w dzwon, aby być na bieżąco. A teraz lecimy do materiału. Piona! No, panie Nowak. Ma pan pracę domową? Oczywiście, że mam, panie profesorze. W czym problem? Ma pan pracę domową? To chętnie zobaczę, panie Nowak. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, panie profesorze. O, jak dziele. Panie Nowak, co to ma być za zachowanie? Proszę wyjść z klasy i wejść jeszcze raz tak samo ładnie, jak pana ojciec, gdy wraca z pracy do domu. No dobrze, proszę pana. Aż kurwa, nie spodziewałaś się mnie tak wcześnie. Nowak, czy ty chcesz mnie tutaj zastąpić? No pewnie. Co, w czym problem? Oto klasa, słuchajcie. Skoro wasz kolega Nowak jest tak wygadany, to niech teraz mówi. Proszę cię, Nowak, prowadź teraz lekcję. Dobra, ludziska. No to robimy tak. Zostawiamy łapę w górę pod tym filmem, zostawiamy suba, zostawiamy dzwona, wbijamy na Instagrama, Snapchata oraz na grupę na Facebooku Zademiarza Babiego, do którego linki macie oczywiście w opisie. Więc tyle mam do powiedzenia. Dzięki wielkie, zawijamy na przerwę. Nara! Panie profesorze, gdy panu kazali zrobić coś wbrew własnej woli, zrobiłby pan to? Nie, raczej nie. Czemu pytasz? No widzi pan. A my do szkoły chodzić to musimy, nie? Nowak, teraz to już kurde przegiąłeś. Idzie ze mną do pana dyrektora. A co, pan się sam boi? Nowak, czemu matka nie podpisała tej uwagi? Co to ma być? Panie profesorze, autografy są tylko w godzinach od 16 do godziny 18, a autografy darmowe nie są, więc niech pan się umówi w godzinach i wtedy sobie porozmawiacie. Boże, zimno się trochę zrobiło. Weź Nowak tam kaloryfer odpal, tu będzie trochę cieplej w tej klasie. To niech pan idzie do kąta, tam aż 90 stopni jest. Dobra klasa, teraz wyciągamy karteczki i dzisiaj nie piszemy testu, ale dzisiaj na karteczkach napiszecie wady i zalety kogoś, kogo znacie. Wie pan co? Ale pan tylko jedną wadę ma. No, miło mi, że tak mówisz, Nowak. Ale powiedz mi, jaka to jest wada? Ale proszę pana, pana jedyną wadą jest to, że ma pan brak zalet. Wiecie co? Jesteście chyba kurde najgorszą klasą w całej szkole. Jaki wychowawca taka klasa, panie profesorze. Dobra klasa, robimy tak. Kto napisze najlepszą rymowankę, dostaje piąteczkę. Lecimy z tym. Łokieć pięta w pierdol od łysego. A najlepsi są Zadymiarze Babiego, gitara, siema. Ode mnie w tym materiale to było na tyle. Jeszcze raz przypominam wam o ustawieniu łapeczki w górę, ustawienia suba oraz zwalnięciu dzwona, aby być na bieżąco. I jeszcze raz mówię, uważajcie, do którego nauczyciela mówicie teksty, bo może być śmiesznie, a może być naprawdę wielka lipa. Oto co, widzimy się w kolejnym materiale. Żółwik!